filozof. Żarówka zielona, bo zielony przyszedł na, w odwiedziny. Nie, zielony. A co, ty zmieniasz kolory tych żarówek, Krzysiek? Co? Zmieniasz kolory, nie? Wiem, masz pilota. O ma. Na niebieski. A na czerwony zmienisz, Krzysiek, czy nie? Myślałem, że nie lubisz czerwonego, dlatego tak pytam. O! Czerwona. Komunistyczna znaczy się. A jak? A ulubiony kolor, Krzysiek, jaki? Zielony. Dawaj ten pilot mi tu. Bo ty byś, dyskoteka. Zmieniam. Chubi, kubo, na to. Masz zielony. Jestem zielony. Jestem zielony, zielony, to mam zieloną żarówkę. Zielone światło, dobra. No. Co tam, Krzychu, u ciebie słychać? Widzowie pytają. A, bo dawno już filmów nie widzieli z tobą to. Wszystkie po staremu. Wszystko po staremu? O, koczek jem. No. Tyle się zmieniło. Kiedy tam remont łazienki się kończy? No i jutro. Ty powiedz, kiedy się zacznie się. Kiedy zacznie się. A nie kiedy kończy. No. Kiedy kończy się, to wiek wieków, no, amen, aż ja chyba nogi wyciągnę. No. Ty też nogi wyciągnięte, jak śpisz. No. Jak śpisz, to masz nogi wyciągnięte. A ty też jak śpisz, to będzie. No, no, jak nie mam podkulonych, to mam wyciągnięte. Ja też jak nie mam podkulonych, to mam wyciągnięte. No. Każdy człowiek. Zgadza się. Zgadza się. No i co dalej? No, jeszcze co tam u ciebie, no w ogóle? No jak tam zdrowie, jak tam cukier, pytają. A jak u ciebie zdrowie? U mnie zdrowie? A jak cukier? Cukier? W cukiernicy. A w cukiernicy. A u mnie w tym. Wiaderku. W wiaderku? Tak. O, napoje się, Krzysiek, kończą, widzę. No, musisz kupić. No, napoje. Tak, bezcukrowe. No, napoje ci kończą. Zobaczyli, kurwa, w tym. No ale to dobrze, to niech pije to, co ja mu kupuję bez cukru, niż tamte jakieś, wiesz, to z cukrem. To kupię. Kiedy kupisz? We wtorek wąszą ja zawsze bywam. O! No. To jeszcze trochę masz, widzę, końcówka tu jest. To ja prędzej zajadę do Auschwitz jak ty. No, może i tak, Krzysiek. Jakbyś był, to kupuj, wiesz. A czy mieszać na to? One to nie są drogie. Kosztuje 2,99 butelka. 3 złote. Ta uszynka. No, a kto bogatemu zabroni, Krzysiek? No. No. Tylko żebyś do domu miał jak zanieść, bo jak kupisz tak dużo, to czy w rękach pomieścisz to? Andrzejku, zaniesie. Tak, Andrzejku, zaniesie. Ja z twoich zakupów tu już kogoś się narzuciłem tyle, że jest szok. Szok? Szok. Szok, tok. A Andrzej pięknie ostrzyżony, bo też widzowie pytają, Krzysiek, czy ty do fryzjera się wybierasz? Ja? Ja mówię, że dobrze wygląda jeszcze. No. Że nie musi. No. To, póki co to jeszcze ten, no. No. Jak taką będę miał brodę? Dopiero? Albo taką wtedy. To wtedy to ty tym, popem prawosławnym zostaniesz. Krzysiek, popem zostaniesz, to po co do fryzjera iść? No. Może będziesz chodzić i te, będą ci te pieniądze dawać. Jak księdzu na tacę. A może popem zostanę i się ożenię wtedy. A wtedy pop może. Obgolę. Pop może się żenić. A wtedy brodę obgolę. Tak. Obszyrzę. No. A żon co będę miał? Tobie co nie grozi. Nie, no wiesz, tam biskup chyba tylko u prawosławnych nie może mieć żony, ale pop może. Będziesz miał żonę popa, czyli popażoną będziesz miał. No. No. Czyli byś... z popażoną. Czyli byś poparzony. Poparzony. Tylko pytanie. Czy przez bociuszkę, czy przez pokrzywę? Przez żonę. Byś spierdalał. A ci powiem pokrzywę? Dobrze, no. Pierdalać. Tak jak widzisz, Andrzej i Jacek sprzeciwiali się, tak? Bo pies... od Jacka Arona. Jad to pokrzywy? Sraczki. Aha, no. A ja miałem mleko. Tak. I swojego kubka mówię, Aron, chodź, no. Pij mleko. On. Mleko pił? No. Pił. I opowiedział, że przestał srać. Rozumiem, nie mieć. Tylko to jest właśnie dylemat nad tym, nad Aronem. Czy on zjadł mięsa z grilla? I dlatego straszki dostał. A, jeszcze mięso z grilla. Napisz mleka. O, właśnie, o to jest pytanie. No, razem pomieszył i zatrudnienie dostał. A może w ogóle to po prostu mu przeszło po prostu? No. Samo z siebie. Pies jak mleko wypije, dobrze. No. Dobrze, tak?
Ewentualnie jest taka możliwość, że jak zobaczył Krzyśka, to też... Zatwardzenia dostał? No. Wystraszył się Krzyśka. No tak, jak przyszedł na to podwórko, nie śmiał, wiesz, zrobić kupy. Bo by pomyślał, że będzie miał przerąbane po prostu. No tak, no. Wiesz, jeszcze byś go pogonił za to. I co by było, no? Laszku bym dupkę dostał. Zacisnął, że tak powiem, te zwieracze i wytrzymał. I może potem... Co powiesz, zielony daj? Co ja jeszcze powiem, Krzychu? Ty, no? Ty daj mi zielony, bądź ciągi rytowy. Dzisiaj to... na niebiesko ubrany jestem, prawda. Nie, zielony. To taki trochę jest jasny zielony, no. Taki bym powiedział, kolor. No, tak. Słuchaj, tak. Nie ciebie na mnie kamer, tylko tak. Mam do ciebie pytanie. No? Czy zeznajesz tego on live, tak? Teraz, co leci? Nie. No, no w sprawie Sławka. A, tak. To znaczy jeszcze nie wiem, bo jutro albo pojutrze na poczcie będę. Możliwe, że też mam wezwanie na świadka w tej sprawie, tak. Tak, ale co? Ale gdzie? Tutaj zeznajesz, czy wiem co? Ja właśnie nie wiem, a ty gadaliśmy o tym, Krzysiek, że ty co, dostałeś wezwanie do Bielska? Ja mam nic, ale muszę znaleźć. No? I musisz mnie zabić. Nie, on też... On, to my chcemy w Białymstoku, po co jechać tak nie, daleko? Nie, a ty chcesz jechać? Ja chcę jechać. A czemu, Krzysiek? Dlaczego? Wiesz, ile to godzin bo jazdy ja jest? Bo ja się spotkać ze Sławkiem. To męczące. To może na wakacje na przykład. Nie. Pojedzie. Nie. My. Nie. Wszyscy razem. Nie. Nie do sądu, Krzysiek, naprawdę? Do sądu. Ale... A do wakacjami, a no. Do sądu ja muszę tam. A wiesz, że teraz można wideo zeznawać w sądzie. W Białymstoku w sali jest taka kamera i cię przesłuchują i transmitują. Pytanie ci zadają... Ja nie jestem tutaj. To mi się nie chce jechać tak daleko. Ja ci 200 zł dam. Za zawiezienie cię? Tak. Ale to więcej będzie, Krzychu, kosztować. Do ile chcesz? Czekaj, bo to jest 700 kilometrów. 600. 600, tak? No. W dwie strony 1200. Ty ile chcesz? Poczekaj, policzymy. 1200, samochód pali powiedzmy 10 litrów paliwa. A którym będziesz jeść? Jeszcze nie wiem, który sprawny będzie. To jest, poczekaj. Mercedes sprawny? Na razie nie. 120 litrów paliwa to będzie. 120 litrów paliwa. Po 8 zł paliwo teraz jest. No. To wychodzi 8 razy 120. 1000 zł prawie, Krzysiek, wychodzi na paliwo tylko. No to wiesz. To za dużo. Się, pół na pół. Bo ty też się. Ale ja chcę zeznawać w Białymstoku właśnie. A ja chciałem, żeby tam. No to kurczę. To zaraz zeznasz i tam. No. Jeźdź też na sprawę. No. Ale to mi lepiej jechać tu w Białymstoku. A mnie lepiej tam jechać. No to musimy się dogadać, Krzysiek, jakoś, no. Bo mówię, zobacz. Pół na pół paliwo. Samo paliwo, a jeszcze nocleg trzeba. Chyba. A po co nocleg? Co, wyjechać tak w nocy, żeby dojechać? W nocy. Jak to na 9 rano? Tak. 600 kilometrów mówisz. Tak. O pierwszej rano, wieczorem wyjeżdżamy i na rano jesteśmy tam. No z 10 godzin. To o 12 może. Okno zamkniemy. No. Wszystko ja pozamykam. A Andrzej, ty też jedziesz? Krzysiek chce, żeby jechać. No, chcę. Chcę, żebym jechał. Czy Andrzej dołoży się na paliwo? Nie, Andrzej się nie dołoży. Nie, Andrzej, ty nie chcesz się dokładać. Dołożysz się, Andrzej? A w sumie czemu ma się czego? Dokładać? Jak on jeszcze za twojego ochroniarza ma robić, to jeszcze mu zapłacić trzeba było. No. Za towarzystwo. No, ochrona prezydenta będzie, nie? To nie mało. No. No i co najmniej 20 zł. To będę pół na pół. No. No. 500 zł. No. Cholera. No to nie wiem. No dobra, dogadamy się. Dogadamy się. Co? Jakoś, no dogadamy się, no. Jakim samochodem będziesz wieść? To ja nie powiem, bo tu nagrywam, żeby wiesz, nie było na nagraniu, bo nas po drodze będą śledzić. A. I będą próbować uniemożliwić nam dojazd na sprawę. A. Więc bo będą tam. Na nas, po drodze będą chcieli nas, wiesz. Zajeżdżać drogę. Zajeżdżać drogę, żebyśmy nie dotarli i tak, na sprawę. Ja nie powiem, jaką drogą pojedziemy, no. To oni nie będą wiedzieć.